Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Rising Storm 2: Vietnam. Na chwilę zajrzymy też do Battlefielda 5, a jest to związane z faktem, że dzisiaj omówimy sobie MAS-49, francuski karabin samopowtarzalny. W grze Rising Storm mi się wydaje całkiem skuteczny, aczkolwiek czasami problematyczny. Mi się wydaje dużo gorszy niż M1 Garant, z drugiej strony też ma swoje zalety. Jest to broń, która właściwie jest rozwinięciem, lekką modyfikacją broni, która nazywała się MAS-40, która była produkowana na niedużą skalę tuż przed inwazją na Francję. Potem ta broń otrzymała nazwę MAS-44. Zrezygnowano z produkcji tej broni na większą skalę, dlatego że uznano, że konstrukcja, która jest praktycznie taka sama jak pod koniec lat 30. raczej się nie sprawdzi. Postanowiono ją lekko dopasować do warunków, w których miała służyć, i dlatego wyposażono tą broń w magazynek wymienny pudełkowy. Wcześniej tą broń dało się ładować wyłącznie z łódki. To rozwiązanie nie jest w 100% złe. W grze Rising Storm dość często doładowuje się masa z łódki. Po prostu jest to praktyczne, jednak na przykład w takiej grze jak Battlefield 5, gdzie mamy dużo strzelania, ładowanie z łódki bywa wręcz uciążliwe. I przez to ta broń ma, mi się wydaje, dużo mniejszą szybkostrzelność niż inne bronie. Wydaje mi się, że jest dość celna, dość skuteczna, jednak to ładowanie z łódki sprawia, że w grze Battlefield 5 nie jest na pewno to broń najlepsza, pomimo że w realiach II wojny światowej ta broń jak najbardziej się mogła spisywać, dlatego że była, można powiedzieć, standardową konstrukcją swojego okresu. Posiadała ona magazynek na 10 naboi, ważyła 4,72 kg, strzelała nabojem 7,50 mm na 54 mm MAS. To był nowy nabój francuski, który wprowadzono po I wojnie światowej. Mi się wydaje całkiem udany. Jeśli chodzi o produkcję tej broni, to produkowano MAS-49 od roku 1949 do 1980. Wcześniejsze wersje tej broni były produkowane na niedużą skalę, więc one nie odegrały większej roli. Natomiast MAS-49 był w Wietnamie na przykład dość, mi się wydaje, popularną bronią. Jest to związane, że wcześniej tam właśnie znajdowali się Francuzi. To była kolonia francuska, więc jak najbardziej broń francuska była tam używana i cieszyła się, można powiedzieć, całkiem przyzwoitą popularnością. Była to broń jak najbardziej udana. W grze Rising Storm 2 Vietnam, szczerze powiedziawszy, mam mieszane uczucia odnośnie masa. On strasznie, mi się wydaje, podczas strzelania podbija. Jeśli strzelamy bardzo szybko, to wtedy na pewno część pocisków poleci nie w cel, tylko po prostu obok. Jednak do precyzyjnych strzałów jak najbardziej ta broń się nadaje. Jest, mi się wydaje, całkiem pod tym względem przyjemna. Jeśli chodzi o szybkostrzelność praktyczną, no to mamy 30 strzałów na minutę, zasięg maksymalny 1200 metrów, zasięg skuteczny 600 metrów. Czyli broń naprawdę, mi się wydaje, przyjemna, warto ją posiadać. Mi się wydaje na sam początek nieco trudna, bo jest to broń dość specyficzna. Ja odnoszę wrażenie, że ta broń w grze Rising Storm nie waży 4 kg, prawie 5, tylko jest dużo lżejsza. Ona się wydaje taka lekka i strasznie poręczna, mi się wydaje, w grze Rising Storm, ale to jest bardziej zaleta niż wada. Trzeba się po prostu przyzwyczaić do tej broni i wtedy naprawdę wyniki będą fajne. Nie zdziwcie się, jeśli będziecie doładowywać często broń z łódki. Jest to jakby taka preferowana forma doładowywania, ładowania masa. Rzadziej wymienia się całe magazynki, no chyba że już go zużyjemy, no to wtedy wymieniamy magazynek. Jeśli nie, no to doładowujemy z łódki i to jest, mi się wydaje, dość wygodne. Jak najbardziej się sprawdza. Można oczywiście magazynek wymienić, dlatego że tutaj mamy magazynek wymienny. To jest zaleta w stosunku do MAS-40 i MAS-44. Broń, mi się wydaje, jest naprawdę skuteczna. Ja w Rising Stormie ją mogę polecić. W Battlefieldzie 5 raczej nie, w Rising Stormie już jak najbardziej. Mi się wydaje, że po prostu w Battlefieldzie ta broń, z racji tego, że jest w takich, a nie innych realiach ukazana, po prostu dużo traci. W Rising Stormie, gdzie liczy się precyzyjne strzelanie, gdzie liczy się odpowiednie ustawienie, odpowiednia pozycja, to jak najbardziej ta broń dużo lepiej się spisuje. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o MAS-49. Jak wam się ta broń podoba? Czy graliście tą bronią w grze Rising Storm? Czy graliście poprzednikiem tej broni w grze Battlefield 5? Jak waszym zdaniem te bronie się spisują? Czy są naprawdę dobre, skuteczne? Czy może raczej takie sobie? Ja do MAS-a musiałem się przyzwyczaić, jednak potem ta broń okazała się być naprawdę świetna. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!